Amelia przesunęła zatrzask, o który zaczepił się koc, otworzyła drzwi i z zapartym tchem oczekiwała na skrzypnięcie. Nie doczekała się. W korytarzu pojawił się cienki snop światła i dziewczynka wślizgnęła się za drzwi, które otwarły się na tyle, że z trudem mogła się przez nie przecisnąć. Kiedy zamknęła je za sobą, nie docierał już do niej odgłos kroków ani stukanie pazurów. Tom i Freddy jej nie usłyszeli. Przed nią znajdowały się wąskie, strome schody pokryte grubą warstwą kurzu. Amelia obrzuciła je badawczym spojrzeniem, a następnie postawiła stopę na pierwszym stopniu, by sprawdzić, czy usłyszy skrzypienie. Stopień jakby lekko westchnął, a Amelia pomyślała, że to przyjemny odgłos, chociaż była to przecież zwykła reakcja starego drewna na nacisk. Dziewczynka przemierzyła na palcach resztę schodów, powstrzymując się od kichania z powodu kurzu. Słyszała, jak gdzieś niżej Tom woła coś do Freddy'ego, ale dźwięk ten dobiegał jakby z bardzo daleka. Coś jej mówiło, że chłopiec nie ma pojęcia o sekretnym przejściu. To miejsce należało do niej. Schody prowadziły do maleńkiego, jasnego pokoju. Amelia uznała, że to pewnie sam szczyt domu, ponieważ dwa małe okna mieściły się już nie na ścianie, lecz w dachu. Do pomieszczenia wpadało nawet blade światło słoneczne, mieniące się w zabrudzonym szkle. Na poddaszu było wiele pudeł, ale nie takich pospolitych, które w domu składowali na strychu jej rodzice i które wypełnione były za małymi ubraniami, Amelii czy starymi kaloszami. Tutaj znajdowały się drewniane skrzynie, obszerne kufry i skórzane walizki opatrzone wypłowiałymi etykietami. Wokół stały również antyki. Fotel, którego wypełnienie zostało w połowie wyprute, oraz stoliczek z wąskimi nóżkami, na którym piętrzyły się książki. Amelia opatuliła się mocniej kocem, gdyż tuż pod dachem było jeszcze zimniej niż na dole. Z zaciekawieniem przyjrzała się stojącym na stoliku książkom i okazało się, że to szkolne podręczniki. Książka na samym wierzchu miała wyblakłą brązową okładkę, a wewnątrz znajdowały się jakieś dziwne historyjki napisane po francusku, a przynajmniej tak się Amelii wydawało. Na pierwszej stronie widniała ilustracja bardzo smutnej dziewczynki trzymającej na rękach jeszcze bardziej smutnego kota. Amelia przykucnęła przed wielkim skórzanym kufrem i z nadzieją nacisnęła mosiężną klamrę. Z początku zapięcie stawiało duży opór, ale w końcu otworzyło się gwałtownie, aż Amelia odskoczyła. Z zapartym tchem otworzyła wieko i przez głowę przemknęło jej pytanie, kto był ostatnią osobą, która zaglądała przed nią do środka? A może nikt nie otwierał kufra od czasu, gdy przedmiot tu trafił? Dziewczynka pociągnęła ostrożnie nosem, opierając wieko o fotel, ale ubrania leżące w środku pachniały delikatnie ziołami i nie były ani trochę zwilgotniałe czy zatęchłe. Delikatnie wyciągała z kufra ciemne stroje, rozkładała je i oglądała. Były tam dwie kurtki, ciężki wełniany płaszcz w kratkę, kilka połatanych wyblakłych koszul oraz czapka, na której widok dziewczynkę przeszedł dreszcz. Była przekonana, że miękkie, ciemne futro jest prawdziwe. Z drugiej strony, dawno temu tylko takie futro zapewniało skuteczną ochronę przed zimnem. Nie miała jednak zamiaru jej przymierzać. Kurtki i koszule były duże, pasowałyby pewnie na tatę Amelii, ale płaszcz wydawał się mniejszy, jakby został uszyty z myślą o dziecku. Dziewczynka powiodła palcem po gładkich drewnianych guzikach i zastanawiała się, kto je zrobił. Nagle, bez zastanowienia, zrzuciła z ramion koc i założyła płaszcz, po czym zapięła go z przodu i postawiła szeroki kołnierz, zakrywając uszy. Następnie podeszła do starego lustra opartego o inny drewniany kufer, obróciła się i zakołysała przed nim, próbując ocenić swój wygląd w przymglonym szkle. Płaszcz był niezgrabny i wypłowiały, ale bardzo ciepły. Miał pikowaną podszewkę i Amelia czuła, jakby była przykryta kołdrą. Zerknęła w lustro jeszcze raz, po czym schowała dłonie do głębokich kieszeni. Palce miała całkiem zesztywniałe z zimna. Prawa kieszeń była pusta, ale w lewej Amelia wyczuła małą płaską rzecz. Wyciągnęła przedmiot ze środka i podeszła do fotela pod oknem, aby lepiej przyjrzeć się znalezisku. Notatnik? Nie. Amelia otworzyła sztywną starą książeczkę i odczytała napisaną odręcznie na górze strony datę. 16 października 1873.
To pamiętnik. Amelia przełknęła ślinę. Dłonie trzęsły jej się z podekscytowania. Książeczka miała ponad 140 lat. Widziała już wcześniej w muzeach podobnie stare przedmioty, nawet egipskie mumie sprzed tysięcy lat, ale trzymając w rękach ten mały pamiętnik, czuła się naprawdę wyjątkowo. Mógł on należeć do kogoś z jej krewnych, bo przecież dom był własnością jej rodziny. Koślawe jak nogi pająka litery składały się w słowa, które były niczym wiadomość z przeszłości. Dziś znów siarczysty mróz. Wiatr wyje wokół chatki tak głośno, że można by przysiąc, iż jest żywy i próbuje się wedrzeć do środka. Papa twierdzi, że gdy przyjdzie wiosna, powinniśmy ponownie zakleić błotem pęknięcia w ścianach. Amelia zadrżała. Dokładnie tak samo się czuła wcześniej w pokoju, który tu zajmowała. Ona przynajmniej znajdowała się w domu, dużym murowanym budynku stojącym tu od setek lat. Chatka nie brzmiała już tak bezpiecznie, zwłaszcza z dziurawymi ścianami. Litery były tak wytarte, że niekiedy bardzo trudno je było odczytać. Dziewczynka zmarszczyła czoło i próbowała rozszyfrować dalszą część tekstu. Gdy nagle usłyszała dobiegające z dołu głosy, wyczuła w nich nawet niepokój, tak jakby ktoś kogoś wołał lub na kogoś krzyczał. Amelio, Amelio, śpisz jeszcze? Chodź, idziemy wszyscy na spacer. Dziewczynka zerwała się na równe nogi, zrzuciła z siebie ciężki płaszcz i powiesiła go na oparciu fotela. Przez chwilę popatrzyła na pamiętnik, jakby zastanawiając się, czy ma go ze sobą zabrać, ale z jakiegoś powodu nie chciała tego robić. Należał do tego miejsca i do tego starego kufra. Był to także jej sekret. Wrócę tu, wyszeptała, ruszając w dół drewnianymi schodami. Gadanie do książki to głupota, ale nie przejmowała się tym. Miała zamiar wrócić, gdy tylko uda jej się ponownie wymknąć. Dalsze losy Amelii opisane są w książce Zimowy wilk Holly Webb.